Zbuntowany oddział TVP Info wciąż walczy, jednak widać coraz większą desperację. Otóż 26 grudnia na oficjalnym profilu twitterowym opublikowano takie oto ostrzeżenie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szykuje nam nową Polskę. Hashtag wolna media, hashtag polskie media. Nie róbcie stop klatki, no zaraz sobie dokładnie to poczytamy, no bo wszystko ładnie, pięknie, tyle że to, przed czym ostrzega nas zbuntowany oddział TVP Info, chciał wprowadzić Mateusz Morawiecki wraz z Moskwą. Oczywiście nie miejmy złudzeń, rząd Donalda Tuska te zmiany będzie kontynuował, będzie je dopychał kolanem. Skąd ta pewność? To o tym za chwilę. A czy już teraz jesteście ciekawi, w jaki sposób możecie uratować klimat? No to zapraszam. Witam Was. Już od pierwszych dni rosyjskiej agresji na Ukrainę było wiadomo, że będzie ona wykorzystywana na rzecz zielonej transformacji. Zapewne wszyscy kojarzycie hasła typu zrób na złość Putinowi, jedź rowerem, olej ropę, czy pomysły takie jak w słowackim parlamencie, żeby nie subsydiować cen energii podczas szoku cenowego, tylko ma być drogo, a wszyscy mają przypominać, że to jest wina Putina. Toto hrozí Slovensku. Slovensku hrozí grécka cesta. Slovensku hrozí krach. Strašne ťažko sa to počúva, že Slovensko môže skrachovať. Ale všetci experti, všetci ekonomovia to hovoria, že toto je realita. A to nie je vzdialená realita. Tu sa bavíme o 5 až 10 rokoch, kedy sa toto môže stať. Že Slovensko skrachuje. Že nebude, nie že na 13. dôchodok, nebude na 12. dôchodok, 11. dôchodok, 10. dôchodok, 9. dôchodok. Tak, ako sa to stalo v Grécku. A toto tu nikto nehovorí. Každý sa tu hrdí tým, že nebudete platiť vyššie energie. To je tiež nezodpovedné. My nehovoríme našim občanom pravdu. Vy tu idete dať vyše 1 miliardy na energetickú pomoc, lebo je pred prezidentskými voľbami a my dobre vieme, kto bude kandidovať. Ale rozumným vládnutím by bolo, aby sme tým ľuďom povedali, že sa musia začať správať inak. Že energie všade v Európe sú drahšie. Że to jest cena za to, co robi Putin Ukrainie. Jednak gdzieś tam, w gabinetach wieży z kości słoniowej, powstał kompletny plan zeroemisyjności, jeżeli chodzi o transport. Zeroemisyjność już, powiem Wam teraz, za bardzo wysoką cenę. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce zamówić analizę efektów wprowadzania w Polsce środków określonych w dokumencie Międzynarodowej Agencji Energetycznej pod tytułem Ten Point Plan to Cut Oil Use. 4 maja bieżącego roku Departament Ropy i Paliw Transportowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska opublikował zapytanie ofertowe w tej sprawie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej resortu. Termin zgłoszenia minie 2 tygodnie po publikacji zapytania ofertowego. Artykuł datowany na 5 maja tego roku, czyli ministrem nadal była Anna Moskwa. A tutaj rzeczony dokument, którym szczuje zbuntowane TVP Info. Jak widzicie, to jest domena rządowa, jest jakiś MOS, domyślam się, że Ministerstwo Ochrony Środowiska, a dokument jest datowany na styczeń tego roku. Mamy też osobę kontaktową, pana Ernesta Makowskiego. No ja tak sobie posprawdzałem, kim jest pan Ernest. No i żeby nie było żadnych wątpliwości, że to jest aparatczyk PiSu. Pan Ernest został przyjęty do roboty 12 sierpnia 2022 roku. Co prawda wtedy do Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale chłop jeszcze obtańcował pisowskie MSW. Czyli to jest jeden z tych niezastąpionych. A teraz do dokumentu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przygotowanie analizy efektów wprowadzenia w Polsce środków określonych w dokumencie Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Ten point plan to cut oil use, który jest dostępny pod adresem i tam sobie też zaraz wejdziemy. No i Moskwa jest ciekawa, co się stanie, jeżeli zostaną wprowadzone takie oto zalecenia. Przedmiotowy plan obejmuje następujące zalecenia. Zmniejszenie dopuszczalnej prędkości na autostradach o co najmniej 10 km na godzinę.
W miarę możliwości praca w domu do 3 dni w tygodniu. Niedziele bez samochodu w miastach. Tańszy transport publiczny i zachęcanie do chodzenia pieszo i jazdy na rowerze. Alternatywny, na przykład parzyste numery tablic rejestracyjnych w parzyste dni tygodnia. Dostęp samochodów prywatnych do dróg w dużych miastach. Zwiększenie wspólnego korzystania z samochodów i przyjęcie praktyk ograniczających zużycie paliwa. Promowanie efektywnej jazdy ciężarówek towarowych i dostaw towarów. Korzystanie z szybkich i nocnych pociągów zamiast samolotów tam, gdzie to możliwe. Unikanie służbowych podróży lotniczych, jeśli istnieją alternatywne. Zwiększenie popularności pojazdów elektrycznych i bardziej wydajnych. W kontekście podróży koleją warto przywołać komentarz jednego z prominentnych członków tzw. koalicji demokratycznej. Dlaczego podróżuje pan samolotem? Przecież samoloty emitują tony szkodliwego CO2, który przyczynia się do globalnego ocieplenia, zmian klimatycznych, topniejących lodowców. A może podróż do Brukseli, Strasburga powinna odbyć się koleją? No, to już jakiś absurd kompletny, no jak? Dlaczego? No koleja, kolej teraz słyszymy, że to jest najbardziej ekologiczny transport. No ale zajmuje 15-16 godzin. No i co? No i to no. By wziął pan kuszetkę, no i przespał się, no. Tak więc, drogi Polaku, nie pytaj się, co twój Biedroń jest w stanie zrobić dla klimatu, bo cię wyśmieje. A teraz na ekranie macie infografikę, jak ta nowa Polska, cytując TVP Info, będzie wyglądać. Ja wam nie będę analizował tych punktów, bo jaki koń jest, każdy widzi. No na pewno warto zwrócić uwagę na progresywne zapisy, jak zakaz poruszania się autami w niedzielę, czy uzależnienie, czy możesz się poruszać własnym samochodem od tego, czy jest parzysty, czy nieparzysty dzień tygodnia. No i teraz skąd pewność, że rząd tzw. koalicji demokratycznej będzie akurat kontynuował to, co próbował nam wprowadzić PiS. Z prostej przyczyny, ponieważ to są zalecenia jaczejki ONZ-owskiej. A klimat trzeba chronić, moi mili. Każdy wam to powie. Nawet Robert. I to tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy coś was nie ominęło, czy zainteresowałby was jakiś starszy film. I oczywiście odsyłam na kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem. Wystarczy, że jesteście. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.